Reprezentacja Polski miała w swojej historii kilka pięknych momentów. Rok 2016 i ćwierćfinał na Mistrzostwach Europy. Mundial 78, gdy w jednym składzie znaleźli się Boniek i Dejna. Sensacyjna wygrana 4-2 z finalistami Mistrzostw Świata Węgrami na kilka dni przed II wojną światową. Czy trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata 74 i 82. Szczyt polskiej piłki przypada jednak na mecz Polska-Holandia z roku 1975 w erze Kazimierza Górskiego. Ten mecz uznaje się za najlepszy w dziejach naszego kraju. Sponsorem kanału jest Superbet. Wraz z kodem FUTBOL pełnoletni widzowie otrzymują cashback do 3500 zł, 20 zł za pobranie aplikacji, bonus od depozytu 200 zł oraz przy wpłacie co najmniej 50 zł, dodatkowo darmowy zakład o wartości 34 zł. Więcej informacji w opisie. Wielu z Was może zastanawiać się, dlaczego za najlepszy mecz polskiej kadry w dziejach uznaje się akurat starcie eliminacji do Mistrzostw Europy z Holandią, a nie na przykład wygraną z Brazylijczykami w meczu o trzecie miejsce na Mundialu w 74, czy z Francją w 82. W żadnym meczu Polska nie prezentowała się tak dobrze na tle tak silnego rywala, jak właśnie w potyczce z Holandią w roku 1975. Holendrzy od lat byli jednym z kluczowych krajów dla rozwoju taktyki piłkarskiej. Nawet sam Kazimierz Górski, przygotowując się do roli trenera, po latach odbywania zagranicznych staży i obserwowania piłki na wielkich turniejach, za jedną z najważniejszych swoich inspiracji uznał holenderską szkołę futbolu. To właśnie Holandia wypromowała na cały świat rewolucyjną ideę futbolu totalnego. Tamtą drużynę w latach 70. charakteryzowały wymienność pozycji, wzajemna asekuracja, duże umiejętności techniczne graczy, dyscyplina oraz oczywiście bardzo intensywny pressing, a co za tym idzie, wysoko ustawiona linia obrony. Ale co niezwykłe, jedna z najważniejszych ekip w dziejach futbolu w roku 1975 w starciu z Polakami na Stadionie Śląskim była bezradna. To Polacy dali w tamtym spotkaniu pokaz prawdziwego futbolu totalnego. Jak mówiłem, mecz rozgrywano w ramach eliminacji Mistrzostw Europy 1976. Teoretycznie nie był jakoś bardzo znaczący, jednak wzbudził zainteresowanie całego świata. Mierzyły się w nim bowiem dwie najbardziej ofensywne drużyny rozgrywanego rok wcześniej Mundialu. To one zdobyły najwięcej goli na Mistrzostwach Świata 1974. W statystyce strzelców także najlepsi byli gracze polscy i holenderscy. Choć ostatecznie Holandia zajęła drugie miejsce, a Polska trzecie, to prasa z całego świata zgodnie twierdziła, że to Holandia i Polska były najbardziej jakościowymi zespołami na turnieju. Najprawdopodobniej te dwie drużyny spotkałyby się w finale, gdyby nie fatalne warunki pogodowe podczas decydującego meczu Polski z RFN oraz ogromny pech po stronie biało-czerwonych. Zresztą nawet niemieccy piłkarze, Beckenbauer czy Breitner, przyznawali, że to Polacy bardziej zasługiwali na finał niż oni. Pamiętam spotkanie, które wprawdzie wygraliśmy, ale moim zdaniem z drużyną fundamentalnie lepszą od nas. Tak naprawdę to był najlepszy zespół całego turnieju, a i tak nie zdobył mistrzostwa. Chodzi o Polskę. Mieli lepszą drużynę od Niemiec, Holandii, Brazylii i kogokolwiek innego. W tamtym czasie reprezentantami Polski interesowały się najlepsze kluby na świecie. Kazimierza Dejnę pragnęły zatrudnić takie zespoły jak Real Madryt, AC Milan czy Inter,
Jednak ówczesne władze Polski nie zezwoliły na jego odejście. Z kolei Holendrzy posiadali ekipę naszpikowaną gwiazdami z Johanem Cruyffem na czele. Ciekawostką jest fakt, że producent naszych strojów, Adidas, pomylił się i naszył na polskie koszulki godło z odwróconymi barwami. Czerwonego orła na białym tle. To także przed tamtym meczem z Holandią po raz pierwszy publiczność zgromadzona na Stadionie Śląskim odśpiewała hasło Polska gola, taka jest kibiców wola, które przez lata towarzyszyło naszej drużynie narodowej. Jak wyglądała taktyka Polaków na tamto spotkanie? Biało-czerwoni, jak zwykle wtedy, postawili na system 4-3-3. Kazimierz Górski przed spotkaniem otrzymał sporo informacji na temat gry Holendrów od Antoniego Brzeżańczyka, który był trenerem Feyenoordu. Skład Polski niewiele się zmienił względem tego, który zdobył trzecie miejsce na mundialu. Zabrakło jedynie zawieszonego Gorgonia i kontuzjowanego Musiała, których zastąpili Bulzacki i Wawrowski. W naszym ataku wystąpiło słynne trio atakujących – Gadocha, Szarmach, Lato. Każdy z nich wyróżniał się czymś innym. Gadocha był doskonałym driblerem, Szarmach świetnie grał głową, a Lato był szybki, eksplozywny i waleczny. Biegał od jednego pola karnego do drugiego. Bardzo aktywny w akcjach ofensywnych był prawy obrońca Szymanowski, który obiegał na prawym skrzydle Grzegorza Latę i często dośrodkowywał piłkę do Szarmacha, który, jak już mówiłem, dysponował świetnym wyskokiem i stwarzał ogromne zagrożenie w grze głową. W momentach tej odważnej, ryzykownej gry Szymanowskiego asekurował go Kasperczak. Centralną postacią składu był rzecz jasna Kazimierz Dejna, który w obliczu intensywnego pressingu Holendrów ustawiał się nieco głębiej. Zyskiwał dzięki temu więcej miejsca, czasu i swobody w rozgrywaniu piłki. Często zagrywał piłkę za wysoko ustawioną linię obrony Holendrów. To właśnie jego długie podanie z głębi pola rozpoczęło akcję bramkową. Szarmach przegrał pojedynek główkowy, jednak po tym, gdy holenderski boczny obrońca zebrał drugą piłkę, doskoczyli do niego polscy gracze, co wymusiło jego błąd. Holender przypadkowo wybił futbolówkę pod nogi Grzegorza Laty i tak padł pierwszy gol. Polacy presowali z niezwykłą intensywnością. Ciężko w obronie pracował nawet Kazimierz Dejna, który zanotował aż 5 odbiorów. To, co szczególnie charakteryzowało Polaków, to fakt, że akcje ofensywne przeprowadzali w błyskawicznym tempie. Od samego początku spotkania dominowali nad Holendrami i kontrolowali spotkanie. Pomimo prowadzenia wciąż atakowali. Nawet nie przyszło im do głowy, by cofać się pod własną bramkę. Wiedzieli, że gdy dadzą Holendrom więcej swobody, ci szybko to wykorzystają. Antoni Szymanowski błyskawicznie wykonał rzut wolny, zagrał prostopadłą piłkę do Gadochy, ten w swoim stylu popisał się dryblingiem w sytuacji sam na sam z bramkarzem i strzelił gola na pustą bramkę. Było 2-0. Przy trzecim golu Polacy rozegrali krótko rzut rożny, następnie po dośrodkowaniu piłkę przepuścił Lato, ta padła pod nogi Szarmacha i było 3-0. Przy czwartym golu asystę zanotował Kasperczak. Grzegorz Lato pokazał swoje piłkarskie IQ, jego ruch zdezorientował obronę rywala, co wykorzystał Szarmach. Wbiegł za linię obrony przeciwnika, wyszedł sam na sam i strzelił gola. Honorowe trafienie dla Holendrów w końcówce wynikało głównie z odważnej gry biało-czerwonych. Mecz zakończył się wynikiem 4-1, a Johan Cruyff uznał to spotkanie za jedno z najtrudniejszych w swojej karierze, o czym powiedział katowickiemu Sportowi. Nie pamiętam, aby ktoś kiedyś grał przeciwko mnie tak jak dziś Polacy. To było wręcz niewiarygodne. Nie mogłem się połapać do końca, jakby wyczuwali, co zamierzam zrobić w każdym momencie.